Jest z nami trener Brookbetu Termalika Nieciecza, popularne Słoniki. No tutaj Beniaminek gościł na turnieju w Nieczeczy ostatnio, a teraz dzisiaj gościmy drużynę Brookbetu Termaliki na ProWBud Arenie. Jak wrażenia po tych kilku rozegranych spotkaniach? Bardzo pozytywne. Cieszymy się, że tutaj możemy być, bo uważam, że to jest bardzo duże doświadczenie dla naszych zawodników, mając możliwość występowania z tak dobrymi akademiami, jakie tutaj są zaproszone, i bardzo się cieszymy, że ta nasza gra została dostrzeżona u nas na turnieju i Beniaminek wystosował zaproszenie tutaj do nas i mogliśmy tutaj przyjechać, więc bardzo dziękujemy i cieszymy się i myślimy, że taka współpraca będzie dalej kontynuowana i będziemy mogli tutaj co roku przyjeżdżać, bo poziom turnieju na bardzo wysokim poziomie, a organizacja też super, więc same plusy. No właśnie, bo to ta turniejowa rywalizacja nie tylko na przykład z Wisłą Kraków, czyli drużyną z Małopolski, ale także z zespołami z innych części Polski, nie? Jest zespół z Łodzi, jest zespół z Zabrza, są tu podkarpackie drużyny. To chyba dla trenera też takie i dla chłopaków doświadczenie. Tak. Myślę, że to jest fajne doświadczenie, ponieważ gdzieś, właśnie tak jak Pan mówi, przez tą lokalizację w większości rozgrywamy te mecze z drużynami z Małopolski, z Podkarpacia i taka okazja jak jest dzisiaj, gdzie możemy zagrać z drużyną Widzewa, gdzie możemy zagrać z drużyną Górnika, na pewno jest fajna i myślę, że to będzie takie dobre doświadczenie dla zawodników i bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość tutaj grać. Brakowało Wam tych turniejowych emocji, no bo tej zimy to za wiele tych turniejów nie można rozgrywać. Zgadza się, na pewno warunki są ciężkie, jakoś musimy się do nich dostosować, ale cieszymy się, że ten turniej odbył się w takiej formie, jakiej jest teraz, bo wiadomo, plany były inne, ale tak jakby na pewno jest możliwość nadrabiać i cieszymy się, że doszło to do skutku i fajnie, że jesteśmy, fajnie, że gramy, bo naprawdę widzę w tym turnieju same plusy i naprawdę poziom na bardzo wysokim poziomie. To chyba też takie inne podejście chłopaków, jak są mecze kontrolne, nieraz trenerzy mówią, że wolą grać mecz kontrolny, bo jest inne podejście zawodników, tutaj na turnieju czasami się stresują, czasami inaczej zagrają, ale też chyba te emocje chłopcy chcą takie poczuć, że jest to jakaś rywalizacja o coś, tak? Zgadza się, ja zawsze staram się swoim zawodnikom wpajać, że bez względu na to, czy gramy mecz kontrolny, czy mecz mistrzowski, czy właśnie turniejowy, tak jak dzisiaj, muszą podchodzić do tego na 100%, bo to jest dla nich doświadczenie i tak jak Pan mówi, na pewno otoczka turnieju jest zdecydowanie inna niż takiego meczu kontrolnego. Jest oprawa muzyczna, są emocje, są kibice w postaci trenerów tutaj, innych zespołów, więc na pewno troszeczkę się to różni od meczu kontrolnego, ale tak jak mówię, dla tych chłopców bez względu na to, czy oni grają mecz kontrolny, mistrzowski, czy taki turniejowy, muszą do tego podchodzić z pełną dyscypliną, z pewnym takim zaangażowaniem, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby oni nie kalkulowali, tylko żeby chcieli w każdym meczu grać o zwycięstwo, bo po to się rywalizuje w sporcie, żeby te mecze wygrywać i na pewno ten turniej dzisiaj też jest po to, żeby ktoś go wygrał, tak? I po to, żeby podnieść ten puchar, żeby się cieszyć ze zwycięstwa. Za Wami już kilka spotkań, pozostał mecz jeszcze z gospodarzami turnieju Beniaminkiem ProWBud Prosno. Jest trener zadowolony z poziomu tego turnieju, z postawy swojej drużyny? Tak, powiedziałem wcześniej, myślę, że poziom na wysokim poziomie i bardzo się cieszę, że mamy możliwość tutaj wystąpić. Co do mojego zespołu, na pewno tak troszkę niemrawo weszliśmy w ten turniej, w tym pierwszym meczu z taką troszkę bojaźnią i tak uważam, że z meczu na mecz wygląda to coraz lepiej. Na pewno przed tymi chłopcami dużo, dużo pracy, jak przed każdymi tutaj. To są młodzi zawodnicy, ale ogólnie duży plus. Myślę, że duży plus z takiego punktu szkoleniowego i cieszymy się, że tutaj jesteśmy.